Siemanko, w pierwszym odcinku zadaj mi pytanie Q&A albo pytania i odpowiedzi, jak to sobie nazwiecie, tak nazwiecie. W kwestii organizacyjnej pierwsze Q&A, a właściwie pytania, które mi zadaliście, pojawiły się w zakładce społeczność na YouTubie, natomiast teraz bardzo prosiłbym Was o zadawanie pytań pod tym odcinkiem, czyli w komentarzach tego odcinka zadajecie pytania do Q&A, które pojawi się za około 3-4 tygodnie maksymalnie. I żeby nie przedłużać więcej, bo jestem już bardzo śpiący, bo jestem po pracy, lecimy z pytaniami po kolei. A dodam jeszcze, że w opisie filmu są timestampy do wszystkich pytań. Pierwsze pytanie zadał Mariusz STR5967. Siema, alkohol i bieganie, czy to ma sens? Odpowiem bardzo krótko. Alkohol nigdy nie ma sensu, nawet nie chodzi tylko o bieganie, jakikolwiek sport. Alkohol to trucizna, ale wszystko jest dla ludzi w umiarkowanej ilości. Wypicie dwóch piw albo lampki wina w weekend, i mówię tu o piwach alkoholowych, krzywdy ci nie zrobi i nie popsuje twojego progresu. Ja osobiście alkoholu nie piję, a jeżeli już piję, to tylko w naprawdę konkretne okazje i są to małe ilości i nic się złego nie dzieje. X100.94. Jak prawidłowo przepracować okres jesień-zima, gdy ktoś chce być gotowy przez całe lato do biegów 10-12 km? Nie wiem, czy chodzi ci do końca o zawody, bo zawody na 10 km oczywiście są, natomiast 12 km to chyba rzadko się zdarza, aczkolwiek może mówimy o jakichś biegach trailowych, tam są takie dystanse. Prawidłowe przepracowanie jesieni i zimy to tak naprawdę zawsze budowanie bazy tlenowej w połączeniu z siłą biegową. Baza tlenowa to jest bieganie na niskim tętnie, najczęściej jest to druga strefa tętna Garmina, bądź też, jeżeli wyliczymy to sobie ze wzoru Maffetona, 180 minus wiek i tutaj możemy odjąć jeszcze 5 punktów, by uzyskać to nasze HR, czyli tętno aerobowe. Jeżeli odejmiemy te 5 punktów, no to polecam to zrobić osobom, które są dosyć chorowite, mają słaby organizm, często właśnie wpadają w infekcje. Podstawa to jest 80%, a nawet 90% treningów na niskim tętnie aerobowym i do tego dołożyłbym odpowiedni trening siłowy. Można do tego dołożyć elementy siły biegowej, takie jak przebieżki oraz podbiegi. Oczywiście w umiarkowanej ilości, to jest tylko 10% tej objętości. A według nowych szkół budowy bazy tlenowej wypadałoby jeszcze robić biegi progowe, bądź też w tempie maratońskim, czyli coś bardziej intensywnego od aerobowego, tak żeby całkowicie nie zaklepać się na tym niskim tętnie i bardzo wolnym bieganiu. Maciej Niemiec 526 pyta, czy trening nóg bez przysiadów ma sens i czy jest bezpieczny. Nie ma czegoś takiego jak ćwiczenie super niezbędne, które w waszym planie treningowym w ogóle musi się pojawić. I tak na dobrą sprawę moglibyście w ogóle nie zrobić żadnych przysiadów. Taki trening nóg bez jakichkolwiek przysiadów, mam tutaj na myśli przysiadu bułgarskiego, przysiadu goblet squat, przysiadu jednonóż kalistenicznego. Jest troszeczkę, może nie bez sensu, ale troszkę nielogicznym rozwiązaniem. Można jak najbardziej nie robić żadnych ciężkich przysiadów ze sztangą i trenować nogi na mniejszych obciążeniach i innych formach przysiadu, ale warto by je mimo wszystko dodać, nawet w jakimś ograniczonym zakresie ruchu lub jeżeli jesteście po kontuzji, możecie na przykład wziąć TRX-y zaczepione o drążek lub po prostu zaczepione o jakiś element w górze i robić je z asekuracją, redukując obciążenie. Także przysiady to jest naprawdę zdrowy ruch i bardzo bezpieczny dla naszego ciała, oczywiście dostosowując do naszych obecnych możliwości. Garentas pyta, ile startów w roku polecasz dla amatora biegającego 2-3 razy w tygodniu po kilku miesiącach biegania, dystans 5-10 km. Jeżeli naprawdę biegasz bardzo mało, to spokojnie. Na dobrą sprawę mógłbyś startować bardzo często, nawet kilka razy do roku. Mam tu na myśli 6, 8, 10 startów do roku, ale tak naprawdę, żeby się dobrze przygotować do danego startu, wypadałoby jednak startować maksymalnie 2 razy w sezonie wiosna-lato i 2 razy w sezonie jesień-zima, bądź też te sezony troszeczkę inaczej się rozkładają, co nie zmienia faktu, że takie 4 starty do roku docelowe, które mają dać nam jakiś fajny rezultat i pokazać progres, będą wystarczające. Jeżeli będziemy ciągle startować i będziemy chcieli ciągle biegać na maksa, prawdopodobnie trochę się przetrenujemy i będzie to bez sensu. Pamiętajcie, że każdy mocny start na zawodach jest bardzo obciążający dla układu ruchu, nie mówiąc już o sercu, i nie powinniśmy startować na maksa wielokrotnie w ciągu roku, zwłaszcza jeżeli jesteśmy początkującym biegaczem. Dlatego raczej skupiłbym się na 2 startach, na przykład od lutego do czerwca, no i później na przykład od sierpnia do grudnia znowu 2 jakieś starty na 5-10 km. Przemysław Strzelec 6860 pyta, czym są strefy prędkości w bieganiu.
I tu nie będę czytał dalej komentarza, tylko od razu wyjaśnię. Mamy coś takiego jak strefy tętna, wszyscy o tym wiemy. Mamy coś takiego jak strefy mocy biegowej, które mogą niektóre zegarki mierzyć lub też odpowiednie akcesoria. I tutaj jest o strefy prędkości. Nie wiem, czy dokładnie o to Ci chodzi, ale mam wrażenie, że chodzi Ci o ogólną wytrzymałość biegową, która jest zapisywana jako 1, 2, 3. I ogólna wytrzymałość biegowa to jest trochę taka polska szkoła biegania, w której określamy sobie, że w ogólnej wytrzymałości biegowej 1 biegamy sobie na takim spokojnym tlenie, dwójeczka to jest coś na zasadzie takiego biegu progowego, tempo maratońskie, coś już mocniejszego, a trójeczka to są najczęściej te najmocniejsze akcenty, mamy tutaj rytmy, mamy tutaj jakieś interwały. One są zawsze opisywane pod konkretnego biegacza i zawodnika i żeby te parametry określić, trzeba tego zawodnika dobrze znać. Zakładam, że właśnie o to Ci chodziło. Pan Charlotka pyta, dwa pytania mamy tutaj. Opowiedz o swoim HRV, ile wynosi i czy robisz korekty w treningu widząc rano-nocny pomiar. Moje HRV wynosi tyle, tutaj cyferki Wam pokażę. I czy robię korekty? Jak najbardziej. Jeżeli widzę, że moje HRV zaczyna jakoś drastycznie spadać, coś tam nie tak się z nim dzieje, widzę, że mój organizm słabo się regeneruje po ostatnim treningu lub też niekoniecznie treningu, tylko po ostatnim dniu, życiu, pracy, zmęczeniu, bo to wszystko tak naprawdę się narasta i nie jest związane tylko i wyłącznie z tym, że my trenujemy, bo my możemy mieć stresujący dzień i nasze ciało bardzo słabo się regeneruje. Jak najbardziej, jeżeli widzę, że te wyniki są kiepskie, a zdarza się to bardzo rzadko, robię w tym czasie lżejszy trening lub nawet odpuszczam trening i robię go następnego dnia. A drugie pytanie to, czy po biegu regeneracyjnym szybciej się regenerujemy? Jeśli tak, to dlaczego zegarki wydłużają czas regeneracji po takim biegu? A jeśli nie, jaki jest jego sens? Dobrze przeprowadzony bieg regeneracyjny, moi drodzy, to taki w drugiej strefie tętna, a więc w tej niebieskiej strefie tętna Garmina, czyli odpowiednio niskiej, by zegarek faktycznie załapał, że może dodać troszeczkę jakby naszego zmęczenia i wydłużyć czas regeneracji, ale w minimalnym stopniu. Jeżeli dobrze zrobicie bieg regeneracyjny w odpowiednio niskim zakresie tętna, to wydłużenie czasu regeneracji będzie minimalne. Biegi regeneracyjne tak naprawdę mają po pierwsze dopompować troszeczkę do naszych tkanek, troszeczkę więcej krwi, do naszego serca również, i mają mimo wszystko być jakimś elementem budowy objętości biegowej. To oznacza, że my mimo wszystko robimy ten bieg regeneracyjny, ponieważ potrzebujemy dodatkowego kilometrażu w naszym przygotowaniu na przykład do półmaratonu czy maratonu. Jeżeli mało biegamy, jeżeli jesteśmy początkującym biegaczem, to tak naprawdę nikt z Was nie powinien stosować biegów regeneracyjnych, bo jeżeli biegacie 30 km tygodniowo, to nie jest Wam w ogóle potrzebne. Kolejne pytanie, RM94. Czy nowe buty do biegania należy po zakupie rozchodzić, czy można wyjąć z pudełka i pobiec półmaraton? I to jest bardzo indywidualne. Kiedyś, 10-15 lat temu, gdy te buty do biegania, nazwijmy to jeszcze może raczkowały, ta technologia nie była taka jak dzisiaj, wręcz kosmiczna w pewnych przypadkach, mówiło się, sprzedawcy butów do biegania mówili, że należy troszeczkę je rozbiegać, rozchodzić. Ja też to często mówię, jak doradzam w zakupie butów, czy na przykład sprzedaję nowe startówki, to mówię, żeby pójść przynajmniej zrobić jeden trening w tych startówkach, żeby skumać, na czym polega na przykład but z karbonem, jak Wam się w tym biega, żeby ogarnąć sobie technikę biegu, lądowanie. To jak najbardziej. Natomiast tak naprawdę nie musimy do końca tego robić i część osób nie będzie musiała tego robić. Na przykład ja jestem osobą, która jest w stanie wyjąć z pudełka buta karbonowego, którego nigdy nie założyła i zrobić mocny trening w tym bucie i mi się totalnie nic nie dzieje. I uwierzcie mi, zrobiłem tak z ponad 100 par butów, które przetestowałem, albo 200 i za każdym razem brałem tego buta, szedłem na trening i nie patrzyłem na to nawet, jaki to jest trening i nic się nie działo. Aczkolwiek ja jestem dosyć odporny i moja stopa jakby jest w stanie znieść każde obciążenie, różne dropy, różne buty. Tarek.pl pyta, hej, mam pytanie odnośnie biegania na bieżni. Czy trening będzie równie skuteczny jakościowo, co bieganie w plenerze? Nie liczę długiego wybiegania. Skuteczność treningu na bieżni jest, powiedziałbym, prawie 1:1, ale musicie zdawać sobie sprawę, że w niektórych przypadkach osoby czują, że ich nogi pracują troszkę mniej, przez co na bieżni, biegając na bieżni takiej mechanicznej, mają niższe tętno i mniejsze zmęczenie niż biegając w plenerze na dworze. Ale mówię tutaj o niektórych osobach, ponieważ znam zawodników, którzy dużo swoich treningów na bieżni mechanicznej wykonują jesienią i zimą i są świetnie przygotowani do biegania latem. Kolejne pytanie, Tymek294. Obliczając maksymalne tętno, spotkałem się z taką sugestią, że odejmowanie wieku przez 220, sportowcy trenujący 2 lata lub dłużej powinni jeszcze dodać 6 do końcowego wyniku. Czy to jest fakt czy mit?
Też się z tym spotkałem, ale ja szczerze nie ukrywam, że w ogóle nie korzystałbym z tego wzoru. Uważam, że jest bardzo niedokładny i tym bardziej niedokładne jest powiedzenie sportowcy. Co to znaczy sportowcy trenujący 2 lata? Jeżeli mówimy o biegaczu trenującym 2 lata, którego na przykład VO2 max zwiększyło się znacznie, to może możemy tak pomyśleć i tak dodać. Ale dla mnie na przykład sportowiec, czyli osoba, która trenowała na siłowni podnosiła ciężary, chciałaby dodać takie 6 do wyniku, jest bez sensu, bo większość osób trenujących na siłowni ma beznadziejną wydolność. Tak naprawdę każdy ma beznadziejną wydolność, chyba że trenował przez lata sport wydolnościowy. Sorry, ale taka jest prawda i są ludzie 1 na milion, którzy mają w miarę niskie tętno, jak zaczynają biegać, ale i tak jest dużo wyższe od osób wytrenowanych. W ogóle z tego wzoru bym nie korzystał i jeżeli chciałbym już korzystać, to z wzoru Maffetona na obliczenie tętna aerobowego i ewentualnie troszeczkę mógłbym się sugerować tym, co mówią zegarki biegowe, bo dobre zegarki biegowe naprawdę mają niegłupi algorytm wyliczania tętna maksymalnego. Zresztą sami możecie sobie je wyliczyć, robiąc odpowiednie testy biegowe. Wspaniały zadał sporo pytań, więc polećmy sobie szybko po każdym z nich. Do jakich startów w roku się przygotowujesz? Na co stawiasz najbardziej? Dużo youtuberów biegaczy mówi coś w stylu Amsterdam, Berlin, Londyn. Jestem ciekawy, jak to wygląda u Ciebie. Jeśli o mnie chodzi, starty przede wszystkim w Polsce, ale chciałbym turystycznie wystartować w kilku biegach za granicą, ale dopiero może za kilka lat. Ja jestem zdania, że ja mam czas na wszystko. Mam 34 lata, a chcę żyć przynajmniej 90 albo 100. I przyznam szczerze, że mam zamiar i biegać, i trenować siłowo, więc przede mną zwiedzanie jeszcze całego świata. Drugie pytanie, ulubiony dystans i krótko albo długo, dlaczego? Moim ulubionym chyba zawsze zostanie dystans 5 km. Lubię też dychę, ogólnie lubię startować biegnąc szybko i kończąc zawody krótko. Lubię dłuższe treningi biegowe, takie nawet trwające godzinę, godzinę 20 minut, półtorej godziny, ale nie ukrywam, że bieganie półmaratonu czy w ogóle maratonu to jest totalnie nie dla mnie. I może kiedyś się przestawię, jak będę miał 40 parę, 50 lat, ale w tym momencie chciałbym być naprawdę mocny na biegu 5-10 km i do tego będę dążył przez najbliższe kilka lat. Trzecie pytanie, jak test sprzętu wpływa na Twoje treningi? Czasami pewnie jesteś zmuszony coś zmienić w planie, czy układasz plan pod buty? Jak już wiecie, testuję ogromną ilość butów do biegania. W tym roku już jest niemal 40 modeli, które dostałem bądź kupiłem, więc wydałem na to jeszcze więcej kasy niż w zeszłym roku. Ale tak, jeśli chodzi o samodostosowanie, to nie. Staram się jednak mimo wszystko dobierać buty, które mam do recenzji, do aktualnego treningu i planu treningowego. Jak wiem, że mam fartlek, to biorę sobie model jakiś treningowo-startowy. Jak wiem, że mam rozbieganie, to zawsze biorę zwykłą treningówkę o dużej albo bardzo dużej amortyzacji. I tak raczej się to buja. Jak mam jakiś interwał bieg progowy, to nie boję się wziąć butów karbonowych, jeżeli takie mam do testów lub do recenzji, którą muszę zrobić. Ostatnie pytanie. Planujesz może jakieś bieganie ze swoją społecznością? Wspólne, spokojne rozbieganie i potem jakieś piwko bez alko? I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to we wrześniu będę prowadził w Warszawie treningi biegowe właśnie dla ludzi z Warszawy i okolic, którzy będą chcieli przyjść, spotkać się ze mną i właśnie będą na pewno spokojne rozbiegania, czyli taki spokojny poranny bieg, bądź też wieczorny. Zobaczymy, jak się uda zebrać grupę i jak ludziom będzie wygodniej trenować, ale będę też prowadzić treningi techniki biegu i troszeczkę mocniejsze treningi, na przykład na bieżniach lekkoatletycznych, ale to wszystko przyszłość i na razie muszę to wszystko sobie dobrze ułożyć. I będę o tym informował zarówno na YouTubie, jak i na swoim Instagramie. Kokos pyta, hej, czy uważasz, że lepsze rezultaty w poprawie szybkości biegu przeniosą pod biegi czy fartlek? Bieg do 5 km, 3 jednostki treningu biegowego to maks w połączeniu z siłownią. To są treningi tego chłopaka. I co uważam? Wszystko jest ważne. Tak naprawdę, żeby być coraz szybszym, musisz mieć i tak czy inaczej, dobrą bazę tlenową. Musisz biegać mimo wszystko minimum 60-70%, to jest totalne minimum, na tlenie, na niskiej intensywności. Bez tego nie będziesz szybszy. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o tym, co będzie lepsze, to podbiegi bardziej będą kształtować Twoją siłę biegową, gdzieś ta siła mięśniowa i poprawa techniki będzie lepsza, ale fartlek, czyli odpowiednio ułożony trening ze zmienną prędkością i na dużych prędkościach po płaskiej nawierzchni, jest kluczową jednostką w wielu przygotowaniach, do piątki, dychy, a nawet półmaratonu, więc szczerze mówiąc, fartlek jako trening, który macie kształtować całościowo, jest ważniejszy, a podbiegi będą ważne, jeżeli czujesz, że brakuje Ci mocy w nogach.
DNF2983 pyta, co polecasz na ból mięśni po treningu biegowym i w trakcie treningu. To jest ciekawe, bo ból mięśni w trakcie treningu może oznaczać, że biegasz za mocno. Zwykle ból mięśniowy pojawia się w momencie, kiedy zaczynamy przekraczać nasz próg mleczanowy, kiedy mleczan wylewa się, dostaje się do mięśnia i wtedy zaczyna się ta pierwsza obolałość, pieczenie. Takie treningi na progu raczej powinny pojawiać się okazjonalnie, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, w zależności od planu, jaki mamy. Więc jeżeli podczas spokojnych biegów bolą Cię mięśnie, to chyba coś jest nie tak. Nie tak to powinno wyglądać. Jeżeli jest to ból stawów, mniejszych grup, kostki, kolana, no to w tym przypadku kluczowe będzie rozważenie, czy Twoja obecna objętość treningowa nie jest zbyt duża, czy Twoja regeneracja jest odpowiednia, czy Twoje odżywianie jakkolwiek wspomaga Twoją regenerację, czy śpisz wystarczająco i ewentualnie, czy przypadkiem Twoje buty nie mają 2000 km i są płaskie jak naleśniki i praktycznie Cię w ogóle nie chronią, a biegasz po asfalcie. Wojciech Gojski pyta, nie pytam o konkretny model, a o kierunek wyboru marki, marek butów do biegania przy dużym płaskostopiu oraz przy potrzebie dużej amortyzacji podczas biegu. Dziękuję z góry. W tym przypadku buty nie będą miały znaczenia, będzie miało znaczenie, czy wyrobisz sobie wkładki do biegania, bo płaskostopie nie oznacza wyboru butów, na przykład marki Nike, Asics czy Mizuno, to w ogóle nie ma znaczenia. Nie ma nawet znaczenia, czy weźmiesz buta neutralnego, czy dla stopy pronującej, bo płaskostopie nie równa się nadpronacja. Możesz mieć płaskostopie, na przykład wzdłużne, a możesz mieć na tyle silny staw skokowy, że nadpronacja będzie mikroskopijna lub jej nie będzie. Dlatego w tym przypadku nie patrz na buty do biegania, udaj się do podologa, wyrób sobie wkładki do biegania i ćwicz swoją stopę. Zachu pyta, siemka, dwa pytania. Jak dobrać tempo interwałów do przygotowania do biegu na dystansie maratońskim? Odpowiedź brzmi, po co robisz interwały, jak się przygotowujesz do maratonu? Inaczej, osoby na bardzo wysokim poziomie zaawansowania prawdopodobnie mogą gdzieś skorzystać z treningu interwałowego, ale uwierz mi, że większość osób, nawet na wyższym poziomie zaawansowania, przygotowując się do maratonu, będzie stawiać na długie biegi spokojne, na biegi z narastającą prędkością, na biegi progowe i zabawy biegowe. Tam raczej interwały w ogóle się nie pojawią. Drugie pytanie, jaki jest kluczowy trening? Mówię tu o biegu ciągłym, który mniej więcej oszacuje, czy danym tempem przebiegnę maraton. W przypadku maratonu takiego treningu początkującym w ogóle bym nie polecał, bo oczywiście można by było sobie pomyśleć, że spróbujmy zrobić 3 razy 10 km w tempie maratonu z przerwą na przykład, nie wiem, 2 minuty, 3 minuty trucht marsz. Ale przyznam szczerze, że mało kto będzie gotowy na taki trening. W przypadku półmaratonu bardzo często robi się treningi 3 razy 7 km. No, w przypadku maratonu tak naprawdę bardziej skupiłbym się na tym, czy jestem w stanie wykonać długie rozbieganie 30-kilometrowe, które w pewnym stopniu będzie już w tym tempie maratońskim. Aczkolwiek ja nie jestem specjalistą od maratonu na takim poziomie biegania. Mogę przygotować kogoś do maratonu, żeby go przebiegł, może zrobił nawet jakiś ok wynik, ale przyznam szczerze, że ja wolę specjalizować się w dystansie od 5 km do półmaratonu. Brzozalkę pyta, czy plany treningowe z zegarka Garmin Coach są według Pana skuteczne? Według mnie jak najbardziej są skuteczne na takim bardzo podstawowym poziomie zaawansowania, natomiast gdy już jesteście chociaż trochę bardziej zaawansowani, nawet mniej niż średnio zaawansowani, wychodzicie z tego etapu na przykład marszobiegów, to moim zdaniem te plany są bardzo średnie, a w niektórych przypadkach są bardzo słabe, ponieważ dobry trener jest w stanie tak dostosować Wam jednostki treningowe, że szybciej zrobicie większy progres. Większy progres wydolnościowy i większy progres szybkościowy na dystansach 5-10 km. Oczywiście zegarki nie są takie głupie i wyłapują nawet sporo parametrów naszego zmęczenia i niby potrafią całkiem nieźle dostosować te treningi, ale z drugiej strony wielu zawodników od lat trenuje nawet na troszkę większym zmęczeniu lub wykonuje trudniejsze jednostki treningowe, robiąc znacznie lepszy progres niż to, co daje nam zegarek. A zegarek bardzo często daje Wam lżejsze treningi niż powinniście wykonać lub daje je w nieodpowiednim momencie w czasie. 5AINT8R98, sorry, tu pewnie inaczej się powinno to czytać, ale przeczytam Twoje pytanie. Jakie są Twoje plany w ćwiczeniu na siłowni? Czy zamierzasz przybrać na wadze, czy może tylko utrzymywać mięśnie? To jest ogólnie dobre pytanie i powiem szczerze, że dużo w moim życiu niedługo się zmieni. W końcu pierwszy raz od wielu lat będę miał więcej czasu na odpoczynek, więcej czasu na regenerację,
więcej czasu na treningi i to wszystko może dać przeróżne efekty. I sam jestem ciekawy, co się stanie. Moim zdaniem przez ostatnie kilka dobrych lat działałem jak taki mocno zmęczony, zajechany silnik, który coś tam robi, ale on już nie ma pary, żeby cokolwiek wykrzesać. Natomiast otwierają się przede mną nowe drzwi zawodowo-rozwojowe, dzięki czemu myślę, że mój progres zarówno biegowy, jak i siłowo-sylwetkowy pójdzie w bardzo fajną stronę. I ostatnie pytanie na dziś, ale wiem, że jest jeszcze więcej pytań, które zadaliście, natomiast je odczytam w kolejnym Q&A na samym początku. Edyta774 pyta, co sądzisz o butach do biegania marki Under Armour? Chyba jeszcze na kanale nie wspomniałeś o tej marce. Jeżeli mógłbyś choć króciutko wyrazić swoją opinię na ten temat, to byłabym wdzięczna. Na przykład o modelu Infinite Elite. Znam model Infinite Elite, to jest maksymalnie amortyzowana treningówka neutralna od Under Armour, która jest niezła, całkiem miękka, ale ma jedną wielką wadę. Jest strasznie ciężka. Przyznam, że chciałem nawet początkowo tego buta zrecenzować, ale przyznam, że dałem sobie spokój po tym, jak toporny się okazał w ogólnym bieganiu. Dlatego postanowiłem, że przemilczę temat tego buta i nie będę się wypowiadać. Jedyne buty marki Under Armour, jakie mnie interesują i uważam, że mogą być ciekawe i warte uwagi, to ich buty karbonowe, które nazywają się również chyba Elite albo Pro i teraz wyszły w drugiej generacji. I je chciałbym kiedyś przetestować, ewentualnie może poczekam na trzecią generację. Zobaczymy. Uważam, że to jest marka, która nie do końca robi super buty do biegania. Wiele tych modeli jest niedopracowana, no i dużo gorsza od konkurencji. Niemniej, coś tam można z nich jeszcze wykrzesać. No to tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Pytania do kolejnego Q&A zadawajcie w komentarzach na dole. Oceńcie ten film i jeżeli Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!